King of the Jungle, nie ma co gadać. To już nie jest King of the Jungle, tylko Jungle of the King. Chem to, żebyś miał. Chem to zawsze wybieraj. I Tomek, wiesz co, żebyś nosił? No. Piszczele przynosił. Ja bym nie chciał, żebyśmy cały czas podkupywali to, co wiesz. Dobra, to chcę brać? Chcę dłużej? Piąty dzień. Dzisiaj treningów od piątku zacząłem. Popracowaliśmy trochę w tlenie. Jestem też trenerem z licencją UEFA Pro piłki nożnej, więc wiem coś na temat odżywiania, ale naturalnie sztuki walki to tylko trener Marcin Ruszka. Arturo, trener od boksu. Jedziemy dwa razy dziennie. Masaż, dobra odnowa, przede wszystkim dobre jedzenie, dużo mięsa, dużo sałat, dużo oleju, dużo wody. Dziennie 6 litrów plus witaminy. Znam już swój organizm. Wiem, że pierwszy tydzień zawsze umieram. Też tak było w piłce w okresie przygotowawczym. Potem mój organizm szybko się adoptuje do wysiłku i za 10 dni będę już na pełnych obrotach. Więc zapraszam 5 sierpnia. Wbijajcie na stronę, kupujcie bilety. Czekam, będzie ciekawie. Tak, make-up, czekaj. Co można Tomaszu Hajto powiedzieć? No jest były piłkarz, znalazł się, jak to można powiedzieć, no nie jest w przypadku, polecenia, polecił nas jako dobrych trenerów, jako najlepszych trenerów. Team One Team, tak, najlepszych trenerów, jakich mógł wybrać, super wybór. Robi milowe skoki. Tak. Dla mnie on robi bardzo duże wrażenie, bo wczoraj zrobiliśmy 10 rund tarczy po 3 minuty. To dla początkującego to nie ma żartów. Nie ma żartów. A dla mnie przyszedł ze mną dwie jednostki, trzy. Ludzie absorbują pewne elementy przez miesiąc, dwa i tych jednostek dużo. On to absorbuje po prostu z treningu na trening, z minuty na minutę, po prostu jest coraz lepszy. Bo oczywiście jest zawodowy piłkarz. Także będzie gorąco. Będzie taki mocny nakał. No, od razu widać, że jednak jak ktoś przychodzi z profesjonalnego sportu, to jest inaczej. Łatwiej pracować. Łatwiej jest mega pracować. Łatwiej pracować i bardzo dużo dobrze myśli. Naprawdę idzie dobry kierunek. Przede wszystkim idzie za tym, co trener mówi, a nie za tym, co mi się wydaje. Jak ma jakieś blendy, od razu zmieniamy i on słucha nas i to jest najważniejsze, bo są czasami takie ludzie, których nie chcą zmienić nic. Nie, inaczej. On zmienia, ale za chwilę to jest sama praca, ale naprawdę Tomasz jest... Tomasz! No, piłka musi wygrać siatkówkę, bo to jest bardziej popularny sport i zawsze wygra. Co mogę opisać o przeciwniku? No, dużo wysoki, silny, sporo młodszy, ale nigdy nie miał czegoś takiego, że był jakiś kontakt z przeciwnikiem. A tutaj jednak Tomek przez setki, nawet przez tysiące minut wybieganych, on cały czas miał kontakt z przeciwnikiem. Jest taki sprinty. Ja nawet czasami od niego uciekam, żeby nie dostać po głowie. Nie nadążasz. Nie nadążam, ale wczoraj cię nie trafił, nie prawy prosty. Ale prawy taki ma mocne żeby. Prawy mocny jest, wiesz, jest dobre kolano, jest niezła praca na nogach, tak więc... Na taki okres, to co my go teraz przygotujemy, to jest... nie okres. Ekspres przygotowanie. TGV przygotowanie. Ale naprawdę, trzymajcie kciuki za niego, on naprawdę pracuje na 100% i pokażemy w klasie dobrą robotę. Dokładnie. Jedziemy z nim. Siema, przyjechałam dzisiaj sprawdzić umiejętności chłopaków. Na pierwszy ogień idzie Tomek Hajto. Dawajcie, żeby zobaczyć, co on, jak on sobie radzi. Czy on w ogóle trenuje? A, jest spocony, dobra, czyli coś trenuje. Dzień dobry. Spocony. Jak to? Tylko tak, wszystko okej. Okay. Trener mój, Marcin Naruszka. Cześć, Marcin Naruszka, miło. Dzień dobry, on mnie uczy.
Takie uszy tutaj, zapasy ma były. No, uszy nie przyklejone, ale to wytrenowane. Dobrze, i co, jak się podoba? Moc jest. Tak? Nie jest boisz moc. Się dostać cios? Cios? Do proszę? Twarz, nie boisz się dostać? A zdąży? Oby nie, nie? Jest pytanie, czy zdąży, no bo to wiesz. A pogadź gardę, to jest podobnie. Stoisz? Podobnie jak w piłce. Okej. Garda jest, powrót jest. Dobra. Lewy powrót. Dobra. Także nabieramy mocy z dnia na dzień. Fajnie. Nigdy nie ćwiczyłem, ale tu 5 dni z trenerami, duży napływ, ci, tak? duży napływ wiadomości. Aha. Potrzebuję tydzień tak popracować w trenie, no. Bo jednak jestem byłym zawodowym sportowcem, no. Znam swój organizm. No właśnie, ty mówiłeś, właśnie ostatnio rozmawialiśmy, że ty tlen pewnie będziesz miał lepszy, bo ty piłkę można od siatkówka, nie? A ja ten tlen też muszę zrobić. No właśnie, a jak ci idzie teraz? Proszę? Jak ci idzie teraz? Nie wiem, z dnia na dzień coraz lepiej. Ja tak? Mówię tak, ja potrzebuję tydzień, jestem zawsze taki mocno zarżnięty, zakwaszony. Po tygodniu mi systematycznie to puszczę. Jest to duże wyzwanie, mam 3 tygodnie do walki. Miałeś już jakieś sparingi? Żeby w ogóle wejść w jakiś sparing, czy no. Nawet w okresie przygody w piłce nożnej. No. Trzeba mieć tą bazę tlenową, nie można sobie tak wyjść po wolnym no. I grać w meczu, może się stać. Muszę racja, ale muszę jak ty masz bardzo mało czasu, to mi się wydaje, że... Sparuję z moim trenerem, tak? Chyba lepszego sparuję no partnera. Tak. Nie ma, no, czyli tylko on troszeczkę, tylko że on troszeczkę idzie na 40%. Dobra. No. Jest i trener boksu mój. Tak? Kurde, ty masz cały sztab tutaj. A ja, no ale czekaj, poważna federacja, poważny zawodnik. To i poważny, pełny sztab, no nie? Tak, fajnie. Sparing partnerzy wszyscy czekają na zewnątrz. Tylko na telefon. We have national team. International. Plus, co najważniejsze, jedziemy dwa razy dziennie, nie? O! Nawet mogę go teraz pochwalić. Wczoraj zrobił 10 rund po 3 minuty. Minuta przerwa. Naprawdę? To był naprawdę szacunek. Ładnie. Ja chętnie zobaczę, co ty tutaj teraz nie mogę wszystkiego pokazać. No ale tu nam teraz pokażę. Wszystkiego nie mogę pokazać. Wszystkiego nie mogę pokazać, wszystko jest w tajemnicach. Tak? Okej. Okay. Ręce nie będą tak ważne. No, bardziej nogi. Możesz kopać. Bardziej. Zdradziłeś teraz duży ten, to może trzeba wyciąć. Nie, no, dobrze, nie. Chcesz tak, nie, tak? Niech sobie słucha, no. Okej. Okay. Ta noga przebija beton. Co ty gadasz? Ale masz tu już okopane, nie? Kopałeś. Kopałem 20 lat piłkę nożną i się zderzałem, więc ja mam narość automatyczną. Strasznie boję się kopać low kicki, że natrafię właśnie na... Na kość. Możesz kopać jak na próbę. O, to zazdroszczę ci tego, ja się boję. Wybrzycie mi w ogóle nie u nas w Krybowicach, więc ja tam też dzisiaj będę. Nie ma żadnego problemu, pozdrów go. Dobra. Choć powiem wam jedną rzecz. Jedziemy kupić cały sprzęt z trenerem. No. Wchodzimy do sklepu, który ten sprzęt sprzedaje. No. Wchodzi Zbyszek Batman. I też w tym samym sklepie. Pierwszy raz, żeśmy się widzieli i rozmawiali. Nie ma różnicy takiej dużej wzrostu. Nie. On ma górę lepszą, ja mam dół lepszy. A pokaż. Lepiej poproś, żebym nie pokazywał, bo już no. Nie zawalczysz. Teraz muszę odstawić. Nie, nie możesz. Nie, tak, nie taki 100%, ale tak wiesz, jak ten liczy. Okej. 5% zrobiłem. Okej, okay. To mówić. No, najgorsze z blokiku, że to po chwili czujesz, ja teraz to czuję. Okej, okay. Nice. Słuchaj, 3000... Przypuszczam, po 20 tysięcy kopnięć prawą nogą na 60 metrów odległość piłką z kroka. A ja to cały czas czuję. Słuchaj, miało to 3 osoby na świecie. No. I to nie jest przechwałka. No. David Beckham, Ronald Koeman i ja. I to nie jest żadna przechwałka, bo to trenerzy mówili, z którymi gramy. To jest przechwałka. To jest żadna, to jest powtarzalność. Tak? Miałem to wypracowane na dużą. Powrót czucia mięśniowy. No. Jest. Sygnał z głowy no. Do mięśnia, jaką siłą musisz piłkę kopnąć. Aha. Możesz się w meczu zastanawiać, no. Czy tam kopniesz, tylko ty wiesz o tym, masz świadomość, że tam kopniesz i wiesz dokładnie z jaką mocą, no. Bo wzrok ci podaje do głowy i do mięśni. Okay. Czyli ty z jakąś, tak. Z automatu to ci idzie. To jest automatyzm, to się nazywa w piłce. Dobra. Tu ćwiczę taki sam automatyzm przy kopnięciach na lewą nogę. Okej. Okay. Pytanie do ciebie. Zapamiętaj, mam niesamowite kolano. Tak? Więc będzie ciekawy. Okej. Okay. Pytanie do ciebie, bo ja nie znam cię na co dzień. Czy ty zawsze jesteś taki happy, uradowany, czy teraz endorfiny ci dobrze się czujesz na treningu? Nie, no w ogóle zawsze się czujesz zawodowy sport, jest dobre treningu, ale jestem mega pozytywny, wiesz, tak? Ja w życiu przeżyłem wszystko. No. Górę, dół, wpadki, jakieś coś. Ja się cieszę, że jestem zdrowy. Czyli najbliżsi jesteś zdrowy. Najbliżsi są zdrowi, jestem uśmiechnięty. Staram się być miły do nich. Każdy, kto mnie zna, to wie, że jestem
normalnie, żeby sobie pogadać, pozyskać się. Kultuje z szanownym Peszkinem też już tyle lat, nie? Z kim? Peszko. Peszkin. Peszkin. On ma pseudonim Peszkin. Czemu? Proszę? Peszkin od nazwiska. Był... Peszko, Peszkin. A tak po prostu, bo ogólnie był w Zemsta, był jakiś Peszkin chyba też. Nie. To on ma pseudonim Peszkin. Okay. Ja jeszcze grałem, jak kończyłem karierę, jak wróciłem za granicę na niego, on był w Lechu. No. Potem też prowadziłem go przez 6-7 lat jako menadżer. Ty jesteś menadżerem też? Byłem piłkarskim wtedy i też go prowadziłem. To ty wszystko już prawie zrobiłeś w życiu, naprawdę. No wszystko, gram na fortepianie, bo moja mama jest profesorem muzyki. No, tak? Jestem instruktorem narciarstwa, bo jestem z gór jeżdżę na nartach. Ale fajnie, kurde. To teraz jeszcze tutaj oktagon ci został. Nie, tego nigdy nie próbowałem. No. Jest fajne podniecenie takie jak... No. Byłem przed pierwszym treningiem, miałem takie podniecenie, że stałem w 6:30 rano i czułem się jak przed pierwszym meczem w reprezentacji. No. Czułem adrenalina, to wszystko skoczyło we mnie. Mówię, coś mi się dzieje. Mówię, tak już chciałem im pokazać, że wcale nie jest tak źle. No. Fajnie, nie. No to, ja teraz jestem bardzo ciekawa waszej walki, niż byłam 15 minut temu, więc fajnie. Ja chętnie zobaczę, co ty jest pokażesz. Moc, lekcji na razie mnie uczy ogarniać zdjęcia. To już jest jeden pozytyw. Nie? Nauczyłam się, że da się zaserduszkować zdjęcie w camera roll, nie? W albumie, żeby zaznaczyć zdjęcie, więc już coś nauczyłam. O, tutaj pan chyba poznaje. Dzień dobry. Czy pan był piłkarzem? Byłem, no, dawno temu. Na browar potrzebujesz. Tylko jak ja to rozumiem. Twarz kojarzy. Twoja twarz brzmi znajomo, kojarzysz taki program? Twój szczęśliwy dzień. Wypij moje zdrowie. Dziękuję bardzo. Strzała. Ale grał pan tylko ze mną. Coś tam grałem, no. O, dziękuję bardzo. Dobra. I to nie było? Nie było ustawione jak coś, nie? Bo teraz... Żeby nie powiedzieć, że to ty ustawiłaś. Ustawione, tak. Żeby tutaj wizerunkowo ładnie wypaść, że ty bezdomnym dodajesz pieniądze. Naturalnie, że daję, bo go kojarzę, bo oni chodzą tu po Warszawie. Są tacy też, są tacy z tyłu za Mariotem, chodzą tacy za Mariotem, którzy wpuszczają na parking, bo nie mają pracy i często są na wielkim kacu. I pokazują ci, tu jest wolne miejsce, wjeżdżasz. Mimo to, że musisz kupić parking, to zawsze wypada dać 3-5 zł. Spotykasz podobnych ludzi. No tych ludzi nie ma tu nie wiadomo ile, ale są bezdomni, których też trzeba zrozumieć. No, nie wszystkim w życiu się układa tak jak nam. My jesteśmy z dwóch różnych światów, można powiedzieć. Te światy zaczynają się łączyć teraz, nie? Ja chciałabym coś bliżej, w sensie więcej o tobie usłyszeć. Ile się zastanawiałeś nad przyjęciem tutaj oferty u nas i zawalczeniem we Freak Fighter? Nie, no długo, bo mi chodziło o jedną rzecz. Czy mi się będzie chciało? Trenować. Nie, zmotywować. Okay. Szukałem jakiegoś innego bodźca. No nie można robić w weekend za każdym razem to samo, spotykać się z kolegami i pić whisky. Więc stwierdziłem, że się trochę zmotywuję, poszukam raz trochę adrenaliny, motywacji. Po drugie chciałem coś spróbować nowego, czego jakoś nie dotykałem tej materii ogólnie, tych waszych mediów, tego wszystkiego. No, sport żyje trochę innymi mediami niż wy, młoda generacja ludzi, tak? Patrzyłam, jak się ruszasz tam, jak ty tarczę bijesz, spoko to wyglądało. I zastanawiam się, co ty przenosisz z piłki nożnej, czy jest coś, co oprócz kopania, nie? Bo no, kopnąłeś mi dzisiaj i czuć, że masz tutaj wykształcone, twarde. Piłka to jest koordynacja na dużym zmęczeniu. Czyli w 85 minucie, kiedy przebiegłaś już 11 km, dostajesz piłkę za plecy. Musisz, a jesteś bardzo zmęczona. Jak jesteś zmęczona, zaczynasz wolniej myśleć, wolniej decyzje podejmować. I z tyłu masz faceta, który jest szybszy od ciebie i widzisz, że on ci tam wbiega, a ty w tym czasie musisz jeszcze obrócić, dobrze ustawić i odebrać mu na tym zmęczeniu natętnie 180 czy 200 piłkę. To nie jest łatwe, to jest koordynacja, tak? No bo przy moim wzroście i moich parametrach 1,92 m, no miałem piłkarza, który miał 1,68 m, 1,70 m, który był niesamowicie szybki, dynamiczny, no musisz grać na niego, no co, nie pójdziesz do trenera i powiesz, dobra, bo jest za mały, nie gram. Wychodzisz i grasz, no jest jakaś taktyka całej drużyny, strategia. Najważniejsze, co było, Niemcy mnie nauczyli niesamowitej solidności i punktualności, no ja przez 8 lat pobytu w Niemczech nigdy się nie spóźniłem na trening. Po roku w Duisburgu zostałem włączony do rady drużyny. To jest duże wyróżnienie w Niemczech. Byłem też zastępcą kapitana. W reprezentacji Polski też przez 2-3 lata byłem kapitanem reprezentacji. No to są takie
to są takie elementy naprawdę ciężkiej pracy, no bo wielu, spotykam też wielu ludzi ze sztuk walki. No, trochę mam mało czasu do tej walki. Może przyjdzie czas, że będę miał 6 tygodni, czyli 6 mikrocyklów. 6 tygodni to jest taki czas, żeby się przygotować fizycznie, biegowo na 100%. Nauczyć się profesjonalizmu takiego, nauczyć się punktualności, nauczyć się na największym zmęczeniu, że musisz to zrobić. I do tego musisz się uśmiechać, i nie możesz dyskutować, bo tam jest szef. Jeżeli w sezonie, gdzie czerwiec, lipiec masz wolne, grudzień, grasz ostatni Puchar Niemiec 22 grudnia, masz wolne do 2 stycznia, obliczysz te tygodnie i zagrasz w sezonie 50 do 55 meczy, to średnio co 3 dni grasz mecz. Do tego dochodzą podróże, zmiana, wypranie rzeczy, aż kilka kompletów w takich drużynach garniturów, kilka kontów butów, jest kartka, dostajesz SMS-a, jutro idziemy tak, Biała Góra, nie, takie skarpetki, takie buty, taka torba. Idziesz w pewnym czasie jak automat. Byłem w jednym z 3 największych klubów, uważam, w Niemczech. Nigdy nie czekałem na samolot. Wszystko lataliśmy, mieliśmy umowę z prywatnymi liniami. Wszędzie, gdzie w Niemczech było powyżej 400 km, czy też na Puchar UEFA, czy na Ligę Mistrzów, lataliśmy samolotem. Autobus podjeżdżał pod sam samolot. Było 3 gospodarzy, Coiwat. Oni nosili nam torby do samolotu. Myśmy brali tylko kosmetyczkę, bo ty masz wypoczywać, koncentrować się na meczu, ty wsiadasz do samolotu. Każdy gospodarz wiedział, że ja potrzebuję te buty, on mi wszystko pakował. Wszystko jest podporządkowane do tego, bo ty musisz mieć czas na regenerację, odpoczynek. Na przykład graliśmy mecz z Arsenalem Londyn, gdzie grał jeszcze Henry, Patrick Vieira, cała największa Pires, Ljungberg, cały największy Arsenal, który wtedy był. Bergkamp jeszcze grał, no to takie, wtedy to były top gwiazdy świata, bo Henry później odchodził do Barcelony. Skończyliśmy mecz o 2:45 w Anglii, skończyliśmy mecz, zanim dojechaliśmy na lotnisko, była 12:15 w nocy. Zanim wylądowaliśmy w Münster na lotnisku, to była 2:30. Zanim dojechałem do Gelsenkirchen na Trainingsgelände, to była 3:00. W 3:00 wsiadałem w auto, jechałem do domu 50 km po to, żeby rano zjeść, żeby rano wstać, wymyć zęby, uczesać się, bo o 10:00 musiałem być w klubie, bo czekało już na mnie śniadanie. I Ernährungsberater, facet od odżywiania. I w takim rytmie jedziesz cały... Tak, no normalne. Sztab cały ludzi, to jest lekarz na stały etat, 2 masażystów, 3 fizjoterapeutów, Ernährungsberater, czyli facet, który jest po studiach od wyżywienia. W klubie masz śniadanie, wcale niczym nie musisz się martwić, więc jak weszłeś taki cały miesiąc w rytm, to sobie wyobraź, środa, sobota, wtorek, niedziela, środa, sobota, wtorek, niedziela, tylko jeździsz do domu, się przebierasz, spanie. Czasami się przyjeżdżało do domu, oglądałaś film, cały film przeleciał i nic nie wiedziałem, co było w filmie. Czy jest coś, czym on może, nie wiem, być lepszy? Przede wszystkim jest młodszy, też w swoim zawodzie bazował bardziej na fizyce niż na umiejętnościach, tak jak ja. Jak ja się przygotuję dobrze fizycznie, to nie boję się niczego. Daliście mi wyzwanie, wszyscy wy, takie trochę z kosmosu, bo wczoraj nawet do mnie dzwonił Zbyszek Boniek i mówi, że trzeba być odważnym, żeby trzy tygodnie przed walką wziąć walkę, gdzie ty nigdy nie walczyłeś. No, mówi, to trzeba mieć, mówi, trochę gochones, żeby w ogóle coś takiego wziąć. Mecz, a sztuki walki to są, wiesz, złapać kogoś za ucho, czy rozbić łokcie, łuk brzuchowy, to jest jedna dziesiąta sekundy, a wyjść i się z kimś spiąć i, wiesz, trzymać się 3 minuty przy siatce, czy na ziemi, to już, wiesz, coś musisz liznąć. 100%. Przyjmowałeś kiedyś ciosy na twarz, w sensie ktoś kiedyś cię uderzył? Jest... No jak nie, no jestem z piłki poszyty, mam czoło szyte, łuk brzuchowy w 2 miejscach, tu miałem złamaną kość jarzmową, nos, brodę zszywaną. W meczu dobiegasz do siebie średnio z prędkością 20 km na godzinę. 2 biegnie facetów po 90 kg. Teraz się wyobraź, że oni się zderzą głowami. Najczęściej to się kończy jeden szpital, a drugi wytrzymuje, albo 2 szpital. No i to są pęknięcia, złamania, wstrząs mózgu, poważne, no bo to, wiesz... Okej, czyli przyjmowanie ciosów nie będzie nic. Ja przede wszystkim nie mam zamiaru ciosu przyjmować. Okej. Dojrzałem w życiu do takiego momentu, że jak w piłce przegrywałem mecze, to się zachowałem głupio. Dzisiaj chyba z perspektywy czasu, po tych porażkach, które miałem, bym się zachował inaczej. Ale tylko dlatego, że życie mnie troszeczkę... Zrozumiałem życie, nie że zweryfikowało, tylko życie mi pokazało, że to zachowanie wcale nie było dobre. Nie? Takie było bardziej emocjonalne. A dzisiaj bym podszedł tak bardziej do tego, no przecież... Przede wszystkim nie ma... Ja jedną rzecz, czego się nauczyłem. Nie ma meczu o życie, nie ma walki o życie, bo życie walczą na onkologii. Ludzie z ciężkimi chorobami. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, bo jesteśmy zdrowi. Możemy pomagać biednym. Możemy się otworzyć na każdą fundację, możemy się otworzyć na wszystko dla dzieci.
taka dla mnie to tylko jest wyzwanie. No jak tak naprawdę ja pod żadną presją nie jestem. Ja się czuję mega komfortowo. Ja z dnia na dzień, mimo że trenuję krótko, czuję się coraz lepiej. Ja łapię potężny pałen. Jak mi wróci czucie mięśniowe, to dla mnie 3 razy 3 minuty nie będzie żadnego problemu. Bo ja biegałem po 90 minut. Będziesz się stresował krzaki przed wyjściem do tego? Nie, stres nie, to będzie pozytywna adrenalina. No. Stres zabija siłę i zabiera tlen. Czy stres to będzie, wiesz, co go czeka, a tylko to ja będę, żeby wszystko po kolei przetłumaczyć, co, jak, gdzie, w którym momencie, gdzie czegoś można zestresować. To jest podstawa, zaufać sobie, bo jeżeli przepracowałeś okres, wiesz to, że wiesz, na tyle, na ile dałaś siebie sobie, to zobacz. No wiem, ale wiesz, tam może jakiś lucky punch, wiesz, jakieś kopnięcie, poślizgnąć się. Ale to nigdy zawsze, bo to jest sport, boję się, nie? Wiesz, tej przegranej, nie? To jest sport, to zawsze może coś. To jest, widzisz, to jest właśnie przekucie adrenaliny i tego stresu na ten pozytywny stres. Czyli są prawdopodobnie w sztukach walki ci, co walczą, którzy wyglądają na treningu rewelacja, bo nie ma presji. Tak było w piłce. Masz piłkarzy, którzy na treningu wyglądają rewelacja. W meczu ja bym nie chciał z nim grać, bo on w meczu nawet 20% tego nie pokazał, bo jego zabijał jego właśnie ta presja. To trzeba w głowie przekuć na tą pozytywną energię. Nie możesz myśleć, co się stanie, jak się stanie. Skoro ty trenujesz codziennie, to ty wiesz, że możesz to rano zrobić. Ty możesz zrobić to, ja cię budzę o 2 w nocy i to o 2 w nocy musisz wiedzieć, jak z tej pozycji wyjść, jak go uderzyć, jak kopnąć, czy ją. Nie możesz się zastanawiać, to jest automatyzm. Jak doprowadzisz do tego automatyzmu, to wtedy będziesz już na tym levelu. W sporcie można przegrać zawsze, ale o tym się nie myśli. Ty będziesz na takim levelu, bo ty będziesz wychodziła, jak przegrasz, bo po prostu ktoś będzie lepszy. Ale przekuwasz to z przednia walki czy ze szatni, przekuwasz to na tą pozytywną energię. Nie myśl, że jest za ciepło, nie myśl, że jest duszno w hali. Nie myśl, że ktoś jest wyższy. Nie. Ty się szykowałaś z trenerami na niego, ty wychodzisz i to robisz. A czy ty przegrasz, czy wygrasz, to tak jak powiedziałeś, no wszystko się może zdarzyć i w piłce nożnej jest tak samo. I przegrywaliśmy z drużyną, która nie miała szans z nami wygrać jakby w oscylacjach przedmeczowych. I to nie jest ważne. To nie jest ważne. W głowie trzeba sobie poukładać. Wychodzę, dzisiaj jest 38 stopni, nieważne. Ja i tak mam siłę, bo ja codziennie trenuję. Jest zimno, a grałem też na temperaturze minus 12. Ale jaki to problem? Grałem w krótkim rękawku, a połowa drużyny grała w długich. Psycha, w ogóle przy drugiej walce mi tak psycha siadła, że ja ledwo wyszłam do tej walki. Trener mi jeden powiedział, masz to dobre, wypracuj to na 99% powtarzalności, mówi, będziesz top piłkarzem, bo ty na swojej pozycji więcej rzeczy nie potrzebujesz. Ja pracowałem nad tym, co miałem, a nie szukałem czegoś innego. I w piłce jest najważniejsza pewność siebie. Nie pycha, tylko pewność siebie. Bo skoro codziennie odkładam tą zakrętkę, to dlaczego mam jej nie odłożyć jutro? Jeżeli to robię... Nie. To jest... Dlatego ja wiem, że ty potrzebujesz motywacyjnego trenera takiego jak ja, który potrafi napędzić. Ja to zawsze się śmieję, w mojej autobiografii też opisałem, nie? Że mówię, przyszedł do mnie Pan Bóg i powiedział tak, masz tu 2 drewniane nogi, ale dam ci mega serducho i zdrowie, zrób coś z tym. Ja coś z tym zrobiłem. Jest pytanie, masz talent? Tak? Oddaj 2 talenty. Nie dostałem od Boga takiego talentu, jak mieli inni moi koledzy, takiego ogromnego, że mieli technikę, że wiesz, zmysł, to ja wszystko wypracowałem pracą. Pracą, mentalem i moją psychiką. Wiem po prostu, im więcej ludzi było, tym ja lepiej grałem. Teraz ty swoje rzeczy musisz przekuć. Codziennie robię. Dlaczego to dzisiaj nie wejdzie? Dlaczego ja mam dzisiaj dostać w czerep, a nie dostanie ona? Ja nie doprowadzę nigdy do sytuacji, że ja będę wychodził, bo to się zastanawiam, czy dostanę. No, jak dostanę, to dostanę. No, przecież dostanę, no to trudno, no to przecież no tak. Możesz mecz przegrać, ale idę z nastawieniem, że chcę wygrać. Wiesz co, ciężko, ale było w przypadku, kiedy ja przegrałam pierwszą walkę, a byłam w ogóle faworytką, nie? Ja przegrałam dziewczyną, która była o wiele mniejsza, ode mnie o wiele lżejsza, ja miałam wszystko, żeby wygrać, myślałam, że wygram, przegrałam i potem jak wychodziłam do drugiej walki, to tak mi psycha siadła, bo jest jeszcze 0-2 rekord, jeszcze z takimi trenerami. Bo jesteś jeszcze młodziutka. Ty musisz sama nad tym panować i powtarzać. Sobie sama. Przecież jestem dobra, codziennie trenuję. Ja ją mam, ja wiem, ja wygram, ja jestem. Ty się sama musisz napędzać. Ja w ogóle czegoś takiego nie stosuję, w ogóle. No i to jest złe, bo... Ojejku, dzisiaj ciepło. No jak ja będę dzisiaj mówił, że dzisiaj jest ciepło, 38 stopni, ja mam grać mecz. I ja już z góry przed meczem zakładam, że ja będę zmęczony. Po co w ogóle wychodzić? Jest słońce, super, bo jest ciepło. Codziennie trenuję. Dla mnie nie ma problemu, czy będzie zimno, ciepło, czy będzie padał deszcz. Ja na każdej pogodzie zagram. Tak musisz się nastawiać. Nie szukaj w sobie z porażki, wyciągnij wnioski. Dlaczego ja jestem doświadczony jako piłkarz? Byłem. Bo miałem ileś porażek. Doświadczenie wyciąga się z porażek, a mniejsze doświadczenie ze zwycięstw.
porażki cię napędzają do tego, co masz lepiej zrobić, tak, żeby 100%. Wejść, żeby wejść. Ty masz jedną porażkę. Ja porażek w życiu piłkarskich miałem wiele. I mieliśmy wielką wpadkę też na Mistrzostwach Świata, w Korei. Z radości poszliśmy w smutek, ze skrajności w skrajność. Byliśmy faworytem do wyjścia z grupy. Jako pierwszy zespół w Europie awansowaliśmy po 16 latach do Mistrzostw Świata w Korei i Japonii w 2002 roku. A tam był blamasz. No i co? I też to trzeba przyjąć na klatę, wracasz do klubu i znowu budujesz swoją markę. Życie i sport, ja to też często powtarzam, to jest jak chodzenie po górach. Wyjdziesz na szczyt, jeszcze jest w miarę, jak masz trochę talentu i charakteru, się szybko wychodzi. Spada się na sam dół. I wtedy pokaż charakter i jaja, że wyjdziesz pod tą kolejną górę. Ale nie dopuszczaj do sytuacji, że spadasz na sam dół. Spadaj o piętro, o dwa i znowu do góry, ale nie spadaj o 10 pięter. Wszystko jest łeb, no, łeb, głowa, mental, pewność siebie, dążenia do celu. To na pewno muszę nad tym popracować. No i wiesz, no to już masz pierwszą lekcję. No. Free. Kto zawalczy ze Zbigniewem Bartmanem? Spójrzcie na ekran. Sam jestem ciekaw. Siatkówka czy piłka nożna? Tego jeszcze nie wiem, ale... Zbigniew Bartman. Przekonamy się już 5 sierpnia, więc do zobaczenia. Pozdrawiam. Mało czasu, ale zapraszam Was 5 sierpnia na galę. Kupujcie bilety, wbijajcie bardzo szybko. Będę przed ostatnią walką. Potem zobaczymy walkę finałową. Tak jak wbijajcie, jest co zobaczyć. Wydaje mi się, że karta jest dobra. Pozdrawiam, Tomasz Hajto. Szczególnie młodzi.